Znamy nominowanych w konkursie Zabytek Zadbany, ogłaszanym co roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jego celem jest promocja oraz upowszechnianie najlepszych wzorów utrzymania i zagospodarowania zabytków. W kategorii architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne jury nominowało m.in. dworzec kolejowy Wieliczka Park. Budynek stacyjny powstały w oparciu o projekt architektoniczny z Wiednia, zaczęto budować w 1903 roku. Historyzm splata się tu z modernizmem, tworząc dworzec z charakterem typowym dla Galicji z początków ubiegłego wieku. Jury doceniło prace rewitalizacyjne dworca w Wieliczce, zwracając uwagę na poszanowanie substancji zabytkowej, zachowanie i ochronę oryginalnych detali i pierwotnego charakteru wnętrz budynku. Doceniona została także udana próba przywrócenia przydworcowego ogrodu. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród już 19 kwietnia podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Bydgoszczy na antenie TVP Kultura. Organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.